Proszę Państwa, autorkę książki już przedstawiam, Elżbieta Ruman. Natomiast drugą bohaterką tego spotkania... jest Małgorzata Kożuchowska, z którą wspólnie z Elżbietą współtworzy program My, Wy, Oni. Jest z nami również ksiądz, który jest dyrektorem wydawnictwa Bernardinum. Witamy bardzo serdecznie. Wydawnictwa, które tę książkę wydało. Selekcja materiału. Sama mówisz, że zrobiłyście już wspólnie 400 programów. I teraz, żeby opowiedzieć o tych 10 lat współpracy, siłą rzeczy trzeba coś wybrać. Książka ma ponad 200 stron, podzielona jest na 16 rozdziałów. Gdyby chcieć opisać wszystko, miałaby pewnie grubo ponad 1000 stron. Jak dokonywałaś tej selekcji? Wybrałam spełnienie marzenia jako taki temat, który przeplata się przez całą książkę, ponieważ było to wyjątkowe przeżycie dla ponad 70 osób, które brały udział w spełnieniu marzenia, które pojechały, jakby brały udział na każdym etapie produkcji. I ten fragment programu, który widzieliście Państwo dzisiaj, to był właśnie ten program, który był zrealizowany w czasie spełniania marzenia Tadeusza. Do Rzymu wtedy pojechały przez Alpy dwa wielkie samochody ze sprzętem. Pół samolotu zajmowały ekipy, które z kolei no, leciały samolotem. Grzegorz Markowski z prefektem i z rodzinami całymi. I w ogóle wszyscy, którzy brali udział w tym projekcie, byli na tyle mocno przeżyli ten projekt, że ciągle do niego wracają. Natomiast no, on ma jakieś tam swoje dalsze losy i konsekwencje, no a przede wszystkim no, jesteśmy cały czas, spotykamy się z głównym bohaterem, Tadeuszem, który to wielkie marzenie kiedyś wyartykułował po prostu. Bohaterowie, których spotykamy w programie, których ja spotykam przygotowując scenariusze, rozmawiając z nimi, robiąc reportaże filmowe, ci bohaterowie pokazują mi po pierwsze, że nie ma granic, jeżeli chodzi o marzenia, że nie ma granic, jeżeli chodzi o odwagę i że człowiek ma siłę odbić się od dna w każdej sytuacji. Marzenia mają niezwykłą siłę. Często jest tak, że dziecko czeka w takiej poczekalni marzeń, no czasami tydzień, a czasami miesiąc, czasami kilka miesięcy, a czasami nawet parę lat, bo marzenia bywają bardzo trudne i dzieci mają czasami te marzenia naprawdę no, niezwykłe. Ten czas oczekiwania, kiedy dziecko wie, że to marzenie jest w trakcie realizacji, że organizujemy spełnienie tego marzenia, ono się jakoś tak wewnętrznie mobilizuje, że często no, po prostu zdrowieje. No, to jest niezwykłe, ale jaka jest siła podświadomości, siła naszej woli i wiary w konsekwencji, chyba no, najbardziej, prawda, wiary, że wierzymy w to, że ktoś o nas myśli, że wierzymy w to, że to, o czym marzymy, się spełni, że będziemy szczęśliwi i jesteśmy w stanie tak się zmobilizować, oczekując na ten moment szczęścia, że jakoś no, po prostu organizm sam się podnosi ku życiu i zdrowiu. Proszę Państwa, książki, oprócz tego, że się je czyta, można w różny sposób poznawać. Można stwierdzać na przykład, czy książka jest ciężka, czy lekka. I to nie chodzi tylko o jej zawartość, ale po prostu dosłownie o jej fizyczność, bo między innymi ta książka ma tę przewagę nad tekstem, który czytamy, opublikowany w internecie, że ona jest czymś bardzo konkretnym, czymś, co da się postawić na półce, a więc waga książki. Lekka książka, ciężka książka, gruba książka, czy też cienka książka, dalej rodzaj druku, duży, mały, z wiekiem zaczynam doceniać te walory. Jest jeszcze zapach książki, prawdziwi bibliofile potrafią rozróżnić książki z różnych okresów, a także z różnych wydawnictw właśnie po zapachu, ale jest jeszcze dźwięk książki, na przykład ta książka ma bardzo przyjemny dźwięk, proszę mi uwierzyć. Wszystko to mówimy, żeby zachęcić Państwa oczywiście do tego, żeby ją przeczytać. Wszystkich
drzewa.